Czy rowerowa autostrada Katowice-Sosnowiec powstanie? Szanse są, ale są też problemy. Prywatna firma, która jest właścicielem dużej liczby działek, po których miałaby przebiegać wielostrada, nie może się doczekać spotkania z władzami Katowic, żeby porozmawiać o sprzedaży terenu. Tymczasem Sosnowiec projektuje już swoją część trasy Łukasz-Kądzielka. Kiedyś jeździły tędy pociągi, a w przyszłości mogłyby jeździć rowery. Na razie jednak sprawa jest mocno skomplikowana. Metropolia jest na etapie przygotowania koncepcji przebiegu Welostrady. Wykonawca ma sprawdzić, którędy da się poprowadzić połączenie Katowice-Sosnowiec i który wariant będzie najbardziej optymalny. Wiele działek w potencjalnym przebiegu Welostrady należy do prywatnej spółki. Są to tereny pokolejowe, które już nie służą przemysłowi, tylko są w tej chwili nieużytkami, bądź są zagospodarowywane w innym celu. Nasza rola kończy się na etapie wykupu gruntu i projektowania, to już jest po stronie miast z prostego powodu. Metropolia nie ma wydziałów, które zajmują się gospodarką, nieruchomościami, nie mamy dostępu do ksiąg wieczystych. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia podpisała porozumienie z miastami, które wyraziły wolę budowy szybkiej drogi rowerowej. Jeszcze wcześniej wyraziła chęć współpracy z firmami, które swoje grunty, jak wynika z pism, chętnie by pod welostradę sprzedały. Teraz jedna z firm, firma Pragbud, która ma wiele działek w tym rejonie, żali się radnym, że nie może doczekać się odpowiedzi ze strony władz Katowic na propozycję sprzedaży działek. Miasto wyjaśnia, że piłka jest po stronie metropolii. Koncepcja ma odpowiedzieć na pytanie, który właściciel jest tym zainteresowany i którędy tak naprawdę ta metropolitalna droga rowerowa dokładnie mogłaby być poprowadzona, jeśli chodzi o konkretne działki. Co w sytuacji, gdyby się okazało, że część tych właścicieli działek nie jest zainteresowanych sprzedażą? Mielibyśmy Fragmenty drogi rowerowej, wówczas nie moglibyśmy w ogóle tej metropolitalnej drogi e, rowerowej wybudować. Stąd priorytetem jest powstanie koncepcji. Po drugiej stronie Brynicy podejście jest trochę inne. Tu już trwa projektowanie wielostrady do granicy z Katowicami, choć też mogą być problemy z własnością gruntów. Są takie miejsca punktystyczne, nie tylko e, z prywatnymi właścicielami, ale na przykład ze spółką Skaru Państwa jak PKP, ale jesteśmy przekonani, że się dogadamy i ten przyszły rok to faktycznie e, możemy, e, jeśli. M, tutaj będziemy optymistami poznać nazwę firmy, która zajmie się już wykonawstwem, czyli budową welostrady. Kontrowersje wokół welostrady w Katowicach trwają już od wielu miesięcy. Mieszkańcy, którzy protestują przeciwko wybudowaniu na planowanym przebiegu osiedla mieszkaniowego na podstawie ustawy Lex Developer uważają, że miastu na budowie tego odcinka po prostu nie zależy. On na pewno tędy powinien przybiegać, bo nie ma innej sensownej alternatywy i równocześnie władze miasta Katowice po pierwsze w ogóle z Prakbudem się nie spotykają. Za chwilę będzie Kilka następnych działek sprzedanych, i powiedzą, że to nie nasza wina, czemu Pragbut sprzedał. A po drugie, bardzo ciekawa jest historia tej działki. Na pewno Państwo w gzm albo byliście, albo z nią będziecie rozmawiali. Ja mam przed sobą ofertę, jaką w kwietniu tego roku GZM złożył inwestorowi. A więc inwestor <laughs> otrzymał ofertę odkupienia tych kluczowych dla Welostrady działek i to po cenie zakupu powiększonej o wszystkie poniesione koszty. Jednak deweloper nie był zainteresowany, co już w dużym stopniu komplikuje przebieg Welostrady. Jak widać z korespondencji, na którą właściciel terenów nie uzyskał nadal odpowiedzi, tych komplikacji może być więcej.